wyciągnie rękę do Maćka. Chodź, chodź do wywiadu. Nie chodź do wywiadu, wiesz co, damy mu chwilkę odpocząć, damy mu chwilkę odpocząć. Chodź, Casio. Casio, chodź! Pieczo! Casio! Bo zadzwonię do rodziców. Zadzwonisz na policję, tak? Już jest, nie bój się. Ja się nie boję. Tak czy siak. Casio, bardzo... Wyrównany pojedynek, Casio, to samo powiedz, co zawsze. Nie, to nie był wyrównany pojedynek, ale to, co chciałbym powiedzieć i pozwól mi to powiedzieć. No jak się pomylisz, to znowu cię poprawię. Błagam cię, Casio, Maciek jednak odrobinkę unaocznił, że masz dziury, jeśli chodzi o parter. No to chyba nie zaprzeczysz. Jakie dziury, chyba nie zaprzeczysz. To przecież go poddałem, chłopie, to jakie dziury. To prawda, wszystko ale zaplanowane, sprowadzeniach... chciałem pokazać, żeby Marcin Neumann dobrze się zastanowił, co chce, kurwa. Czy boks, czy parter, nie? Bo mogę go tu i tu poskładać, kurwa. No właśnie, chciałem powiedzieć, że w momencie, kiedy do gry weszły twoje bardzo mocne uderzenia... A i Bamber chyba jeszcze wygrał, co? Tam przypadkowo. Tak, i zostałeś wyzwany jeszcze przez Arka Tańcule, także... No to spoko, no to jest zajebiście, w chuj. Mogę zaraz, jak tam, wiesz, szybko walki się pokończą, to mogą wchodzić, bo chyba już odpoczęli. A ja się za mocno nie zmęczyłem, więc zapraszam Tańcule i Bambra. Jesteś bardzo pewny siebie, ale zraszający całe twoje ciało mówi, że jednak troszkę cię to kosztowało. Moje pytanie jest takie. Kto pierwszy do golenia? Neumann, Tańcula, Ambro? Pierwszy do golenia to gola będzie, nie? Zaraz. Przez Drafoniksa. No. A mi to bez różnicy. Zobaczymy, jaki włodarze mają pomysł. Bamber, z tego co wiem, co ostatnio mówił, że on chce być kulturalny. Jak może być debil kulturalny? Zacznijmy od tego. Ale okej, no to po co on do mnie sapie, kurwa? Debil jebany. U mnie nie będzie, kurwa, kulturalnie, skoro go, kurwa, nie lubię. To go pocisnę jak szmatę zwykłą, bo jest zwykłą szmatą Tańcula, jak wygrał Salanem, no to czemu nie? Zasługuje na walkę wtedy. Dobrze. Pomimo, tak... że nie znam typa i nie będę go obrażał, pomimo, że on coś tam gadał na mnie. Nie znam chłopa. Wydaje się sympatyczny. Może przez to, że taki cichy był, bo zestresowany. Dobrze. Ale dobrze odrobił swoją pracę, więc... Casio, tak czy siak, trzeba przyznać, tak że twoja czy siak, piosenka... Tak Pawłowski, niedługo przejmę twoje stery, bo mało gadasz, kurwa, ja tu cały czas gadam. Ja nie wiem, więc jakim... za kolejną galę pan Pawłowski kontra Don Casio. Z przyjemnością cię pocisnę. Mam nadzieję, że w końcu tak czy się siak, uda. Tak czy siak, na dzisiaj pozostaje słowa piosenki... Don Casio, król, najebiemy się tu... Rozjebiemy ten klub, żeby było nam dum. I dziękujemy. I tyle ze strony naszego zwycięzcy. Don Casio, Casio Życiński. Zabieramy mu mikrofon, ale ma co świętować, ma co świętować.